Siemaneczko, ja jestem Wound for Fun. Witam w pierwszym odcinku z gry Saints Row 3, ale nie fabułka. Witamy w dodatkach. Zajmiemy się dodatkiem, który nazywa się Dziwadło. Jest to dodatek od Jimmy'ego. I jest to z tego co kojarzę. You don't know me, but I'm your biggest fan. Jest to historia bodajże John'ego Gatta, który na początku trzeciej części Saints Row zginął. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, co się będzie działo. Never will. I'm your number one fan. For months, I've been collecting shit. Hey, shit. Sunglasses. Old chewed up gum. A greasy comb. I thought I had had enough things that he touched. I was wrong. I was wrong. Johnny? Aisha. Hold on. You cloned Gat? Yeah. All right, so where is... I'm getting to that part. I mam jeszcze jedną ciekawą niespodziankę. Wymówiłem, że... W każdym odcinku będę miał inny garnitur. O, w tym odcinku jestem sobie sedesem. Zwykły pospolity kibel. Gram sobie pierwszy raz na moim nowym laptopie. Sprawdzimy, jak to będzie chodziło. O, jestem pospolitym sedesem, bo byłem strasznie ciekaw, jak to będzie wyglądało, gdy będę sedesem. Wygląda to co najmniej śmiesznie. Dlatego też sedesem jestem. Okej, co tutaj mamy? Udaj się do sklepu, twój przyjaciel na. Co mamy tam zrobić? Jakąś specjalną brońkę? Nie wiem, o co chodziło. W sensie chyba o to, żebym się dozbroił, co? Bo podjechałem pod sklep. Co to było? Widzieliście to? Jakiś duży gigant we mnie wbiegnął. Prawdopodobnie to był Johnny albo jakieś jego klony. Jeb, radiowóz. Bo nie byłbym sobą. Syk. Śmignijmy sobie w lewo. 100 metrów do celu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tu widzę, że rozpierdol się dzieje. Więc sobie kibelkiem poczyścimy od razu wszystko. A, rzućmy im tam jednego granata. Tutaj też. Niech to... O, niech to chuj, moje auto. Dobra, trudno. Wejdźmy do środka. Aha, mam cię wziąć, chodź tu. Mów, co wiesz. Jak to śmiesznie wygląda tym kiblem. As long as you don't give me to that brute. He attacked some of our guys nearby, so we were tracking him down. Now can I go? We better find Gap before these guys do. Wiesz co, no normalnie byś mogła iść, ale zawsze mi się mylą klawisze od właśnie wypuszczenia, a skręcenia kart. Więc skoro już ci skręciłem kart, to... To ci nie puszczę. Czyli gdzie mam lecieć? Wow, od razu mi się nitro odpaliło. To lecimy na nitrze z tymi przebitymi oponami. 700 metrów do celu.
Nie mam pojęcia, nie pamiętam, jak długie są te dodatki. Tak więc odcinki będą tak, jak myślę, normalnie. W sensie normalnej długości, takie do 30 minut max. Nie wiem, ile ich wyjdzie, się okaże. Potem zostaną jeszcze, po wykonaniu tego DLC, zostaną jeszcze dwa DLC. Czyli profesor Ginki. No, profesorka już chyba mogę się powoli, chociaż jeszcze nie, biję sobie 50 poziom, żeby udać się do profesorka. O kurwa, żeby mi było nieco łatwiej, bo to już jednak nie są zwykłe zawody u Ginkiego, tylko to są już takie dojebane. Więc pewnie będzie mi trudno je wykonać, gdy kończy mi się amunicja i wszyscy mi mogą napierdolić. Tutaj mamy typa, z którym muszę pogadać. Look at what you saints did to my club. Hold up, man. We didn't have nothing to do with it. Listen, you better start talking. What happened here? Jesus! That big guy came in screaming his name and something about stripper poles and then started trashing the place. People panicked and he ran off. Okej. Okay. Ale teraz chyba już wiem, jak cię wypuścić. No właśnie. Ktoś tu leci. Zróbmy im niespodziankę. Za wcześnie. Teraz. Bardzo elegancko. Może teraz? Latająca policja. Jezu, jak oni się tu plączą pod nogami. Wyczyszczę sobie to szybko. Zaczekaj na Jimmy'ego. No to idziesz czy nie idziesz? No gdzie jest ten Jimmy? Aha, cały czas jest narratorem naszej historyjki. Cyk, cyk, cyk. Miałem takie chwilowe, dziwne spadki FPS-u, nie wiem co to było. Dobra, no i co? Oh shit, they called in the SWAT teams. No to teraz już sobie wezmę może shota. Mało mam coś amunicji do tego shota. Co to było? Kolejni terroryści. To ja sobie wyczyszczę tu i wbijam się tu. Jak się czujecie, chłopaki, z tym, że kibel was niszczy? Bo ja się z tym czuję strasznie śmiesznie, że jako kibel was niszczę, ale to tylko moje zdanie. Weźmy sobie policyjny radiowóz, bo jest szybki. Aha, wsiądź do samochodu Jimmy'ego. Czyli sobie nie wsiądę do radiowozu. Już. Dobra. Ty prowadź, a ja będę strzelał. Mam nieskończoną siłę amunicji do wyrzutni. Trafię go? Bang! Syk, to będę strzelał do wszystkiego, co się rusza, skoro mam nieskończoność. Ale za bardzo się tu nic nie rusza. Słyszę tam, jak Johnny jakoś krzyczy. Bo stawiam, że to Johnny krzyczy. Kurwa. Szybko ta bazyka może strzelać. Jestem aż przy... I mój strzał tam przeleciał. Halo, halo. Gdzie ten Johnny? Wow! Gdzie ten Johnny? Co to? Wojsko do mnie strzela. Nie wiem czemu. Bo... Policjancie, przecież ci nie przypierdolę. Znalezione skróty, 40 na 50. Nieźle. Aż se screena zrobię. Nie sądziłem, że tak dużo ich znalazłem. Tu mamy ładny wybór, bo jest stacja. A tu mamy kamera wojskowego, mieliśmy.
Tu mamy samolot, który pewnie będzie chciał do nas strzelać, ale nie uda mu się, bo mamy namierzanie. Dobra, blokadę rozpiździłem. Tutaj rozpiżdżę. To nie mogę strzelać szybciej, jak mam przybliżony? Nie mogę pewnie. Bo mi namierza, co? Gdzie jest ten, kurde, samolot? Pieprzony. O kurwa, myślałem, że zginęliśmy. Było blisko. Do czego ty strzelasz, co? Bęcnęliśmy ładnie radiowóz. Tam im jeszcze poślę jedną rakietę, tu też. Cyk, cyk, wyczyszczone. Gdzie teraz nas zaprowadzi drogę? Nie trafiłem. Teraz, o, teraz trafiłem. Tu gdzieś mamy samolot. Skubaniec. No, czemu go nie chciałeś trafić? Widzieliście, jak się obracały śmiesznie? Dookoła? Dobra, to mamy zniszczone. To mamy zniszczone. Ciekawe, jak długo ta kwórka nasza pociągnie. Ustawiam, że nie za długo. Ale mogę się mylić. Trafiony. Ja pierdolę, aż mi przycięło grę. Co do mnie, kurwa, strzela? Jezus. Niezły tu się rozjeb dzieje. Dziwi mnie tylko jedno. Czemu mi tak mało szacunku leci? Dobra, samolot zniszczony, nie będzie mi wkurwiał. Gdzie my się musimy udać? Ten samochód nasz to jest naprawdę pancerny przechód. W szoku jestem, że on się jeszcze nie rozjebał. Ale się pewnie zaraz i tak rozjebie. O kurwa. Prawie blokada. Już. To nie mogę strzelać, bo się coś kurwa zacięło. Coś się kurwa zacięło. Ale mam rozpierdolone auto, nie uda się. Nie uda się. Wybuch nie miał. Dziwne to, czasami se od razu strzeli bazuka, czasami się kurwa tak dziwnie zacina. Mam nadzieję, że to będzie tutaj. Znalezione skróty 45. Dobra, jest chyba Johnny przed nami. Ja strzelam do wszystkiego, co się kurwa rusza, żeby jak najmniej było rzeczy przy moim aucie. Znaczy rzeczy, jak najmniej było przeciwników przy moim aucie. Co tu się dzieje? Plan awaryjny? Dobra, misja pierwsza została ukończona, nazywała się Dziwadło. Ile hajsiku? 8800. Myślałem, że chociaż poziomu troszkę wpadnie za to. A tu widzę, że lajpa. Weźmy sobie hajsiwo i jedziemy dalej. Mamy Jimmy. Tour de France. Pociągnijmy sobie jeszcze tutaj to Tour de France. Dobra, ciesz. Mogę sobie wejść do garażu? Ja bym poprosił, jak on się nazywał? O. No, dawaj go. Bo jest w miarę zajebiście szybki.
trzeba mu przyznać, a mamy do przejechania 2500 metrów. Zobaczymy, co tym razem się tutaj u nas szykuje. Syk. Fajnie to auto zapierdala, trzeba mu przyznać. Jeszcze w połączeniu z nitrem, to już w ogóle. 1500 metrów do celu. Dziwne, mam takie wrażenie, że co jakiś czas trafi się taka delikatna spadka FPS-u. Nie wiem, o co chodzi. GTA 5, jak odpaliłem, to myślałem, że się spuszczę. Wygląda tak nieziemsko zajebiście. Po tylu latach, a mi się tak dalej podoba, że szok. Dobra, jedziemy. Syk. Nie wiem, z czego rozpocznę serię, jak skończę Saints Row. Wszystko się okaże, ale póki co jeszcze parę odcinków Saints Row będzie. Bo tak jak mówiłem, chciałem dokończyć te dodateczki. Dobra. Co to jest? Okay. Tour de France. Jesteśmy nieźle ubrani. I jeszcze 800 metrów. No dobra, przejadę. You gotta be kidding. And why are we going to Planet Saints? Today is Fan Appreciation Day at all those locations. Gat may turn up looking to reconnect with the Saints. Only problem is the crowd. Terko. Will has to keep them from spooking him. Take this big gun. My own genius creation. Zobaczymy, co tym razem ten Marianek wykombinował. Fine, we'll give it a shot. But this better damn well work. Marianek, nie Marianek, nazywa się Jimmy. Jimmy, który sklonował Gata. Johnnego Gata. Okej. Tutaj dojeżdżamy na miejsce. Co tym razem wymyślił nasz kumpel? Tears, guess you better start singing. Broń sceny. Okej. To bronię. Przed kim? Przed kim bronić tej sceny? Komu się coś nie podoba? Tutaj się coś nie podoba? Tutaj? Halo! Wyjazd! Ja chyba strzelam pszczołami. Z tego co widzę. No ewidentnie strzelam pszczołami. Dziwne to jest. Tu chyba powinna lecieć jakaś elegancka muzyka. Ale niestety... no... prawa autorskie. Dobra, tu jest już chyba... Miałem mówić, że jest już chyba spokój. Ale jednak jeszcze jedna osoba. Tutaj jeszcze jakiś Marianek. Gryźcie go, pszczółki, gryźcie. Pack it up, Pierce, we're rolling. Pakujemy się. Dobra. Udaj się do Planety Świętych. Mamy jeszcze czasówkę. Nienawidzę czasówek. Ale no cóż, trzeba to trzeba. Daleko nie mam, bo jest 1000 metrów. To powinno się w sumie udać jeszcze, jak sobie nitro zastrzelę. To tym bardziej się powinno udać. Myślę, że w sumie miękką fajką się uda, bo zostało 500 metrów prawie. A ja mam jeszcze minutę 30. Syk. Dobra, dojeżdżamy na miejsce.
i zobaczymy, co będzie się działo. Tutaj mamy, widzę, kolejnych fanów. Jedziemy. Tutaj jest jakiś gruby fan. Potężny, co? Mówi za jakąś taką dupną kropkę. Jest, to Johnny! Kurwa. Rzucił do niego krzesłem i spadł. I co teraz? Teraz mam bronić sceny przed takimi typami, co? Śmieszna broń. Pszczelarz. Muszę bronić twardo sceny. Kurwa, dostałem z krzesła od Johnego. Muszę uważać, żeby mnie faktycznie tym krzesłem nie pierdolnął, bo... Co jest? A, i widzicie? Takie kurwa spadki FPS-u, nie wiem, o co chodzi. Muszę to jeszcze wyczaić, o co biega. Ale póki co śmiga nawet dobrze. Jak na to, że mam laptopa i sobie siedzę w korytarzu i gram, to nie jest źle. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Co to, helikopter? A czym? Dobra. Poszło w miarę gładko. Mam bazukę, więc jest rewelacja. Fuk. Jeszcze tu jakiś Jolo, dobra. To namierza, nie powiem wam, całkiem ciekawa sprawa. Dobra, co? Torbitron? Dziwna nazwa. Okej, znowu mamy jechać na miejsce. 200 metrów do celu. Zostawiłem jednego ze swoich zwolenników. Kogo? Kto nie wsiadł? Wracaj do Torbitronu. Wsiadam. Wy też wsiadajcie. Okej. I jedziemy. Tutaj sobie wykręcimy ledwo, bo ledwo, ale wykręcimy. Kurwa, jak tym się jedzie, jak jakimś kamieniem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Mamy wyzabijać policjantów, którzy nękają Johnego. Johnny! Shit! Start singing! I know it'll work! I really hate you both right now! This B thing work on Gat? Co i teraz mam? Kurwa! Max! Gonna have to get his head ripped off. Johnny! Przylagowało mnie tak chujowo, że mnie chwycił. No, właśnie tutaj kurwa pszczelodówki. To kurwa, jak? Opanuj się. Już chyba powinno być okej. Jeszcze nie jest okej? Co jest, kurwa? Okej. It would take something more powerful. The most powerful feeling of all. Najpotężniejsze uczucie na świecie. Miłości. You did it. You fucking did it. She was his one true love.
I couldn't let him live without her. Holy shit, this... this is working! I told you! Kid, you got lucky here. No, nieźle. Dude, we can take them both home! Wait, you hear that sound? I should have known then. It was the sound of doom on our doorstep. No i Aisha znowu zginęła. A pissed off Gat was one thing. A chujowa sprawa. Clone? We'll need something powerful to stop him. Lucky for them, I had just the thing.